Cześć ziomeczki, kochane, to ja wasz Wojtas. Zaczynamy pierwszą lekcję, która powstała po... lekcja pierwsza, ale filmik nie pierwszy, po tym koronawirusie. Tak, bo ja nie wiedziałem, czy można robić filmy wideo, jak jest wirus na świecie, więc to wiecie, to jest takie... Było bardzo podejrzane i nie wiedziałem, co zrobić, ale dobra. Dzisiejszy filmik to jest taki właśnie dla osób, które, no myślę, może na przykład pomyślały, że zaczną sobie tworzyć coś na... zacząć grać, prawda? Że zaczną sobie grać, coś tam, mają jakieś pytania, takie rzeczy. Gitarka może dzisiaj się mało będzie używana, ale to zobaczymy, w trakcie będzie działania. Czyli 5 porad. 5. Takie robię serię filmików. Dla początkującego gitarzysty. 5 porad. Wiadomo, tam można robić w ogóle 5 rzeczy, które trzeba mieć, zanim się zacznie grać, coś tam, ale 5 porad takich, które z mojego punktu widzenia są dość takie przydatne, motywująco przydatne, niezbędne do grania. No dobra, teraz pierwsza rzecz. To jest tak bardzo ogólnie powiedziane. Miej otwarty umysł. Ale co ja jeszcze pod tym pojęciem rozumiem? Ja uważam, że miej otwarty umysł, to chodzi o to, że po prostu musimy przyjąć taką postawę, że wszystko, czego się uczymy, przyjmujemy jako pewien rodzaj takich wyznaczników, co mamy robić, prawda? Że nie to na przykład jest powiedziane, dźwięki na gryfie są takie i takie, a my mówimy, kuźwa, nie będę się tego uczył, bo to kuźwa jest bardzo dziwna rzecz na przykład, nie? Albo jakaś pentatonika, podstawowa sprawa, jeśli chodzi, prawda, o w ogóle naukę gry, jakieś improwizowanie, to też, o nie, tego się nie będę uczył, bo to jest zbyt skomplikowane, albo jeszcze co innego. Nie będę na przykład słuchał na przykład Ingwiego Malmsteina, ponieważ ja nie lubię tego, co on gra, prawda? Ale warto go, na przykład tego gościa posłuchać, czy mieć otwarty umysł, czyli na takiej zasadzie też, że mieć umysł, który powoduje, że, znaczy tak otwarty, który powoduje, że my chłoniemy wszystkie rzeczy, które są związane z gitarą, prawda? Związane z gitarą, z muzyką, nawet przyjmujemy pewne rzeczy, których no, nie cierpimy, na przykład, no nie wiem, no nie mówię o disco polo absolutnie, ale na przykład powiedzmy hip-hop. Czasem sobie włączyć jakiś hip-hop, gdzie też są jakieś motywy gitarowe, gdzie też są jakieś motywy melodyczne, gdzie można było te wciągnąć przez ten nasz umysł, żeby je wciągnął. To tak mniej więcej rozumiem pod pojęciem otwartego umysłu, ale jak coś tam macie jakieś propozycje co do tego pierwszego punktu, to dajcie znać. Koniecznie dawajcie znać. Dobra, druga rzecz. To jest też taka fajna. Ja zawsze to lubiłem mówić ziomeczką. No, kup najlepszą gitarę, na jaką cię stać. Oczywiście nie kradnij, ani nic takiego nie rób, nie kombinuj, ale kup taką najlepszą, na jaką cię stać. Oczywiście najlepiej jeszcze wybrać ją wskutek porady z jakimś ziomeczkiem, który się zna, no nie? Bo na przykład popatrzę, wejdę, na przykład mam 5 koła, i kupię sobie gitarę za 5 koła, a się okaże, że to jest troszeczkę kijowa gitara, no nie? Powinien być raczej proces tego wybrania gitary taki, że na przykład piszecie do kogoś, albo dopytujecie się na jakichś forach, albo gdzieś na Facebooku, że ja lubię na przykład tam, chciałbym grać coś takiego jak Metallica, załóżmy, i jaką gitarę warto byłoby kupić. Wiadomo, że to są różne opinie, ile ludzi to da opinii, no nie? Ale mi się wydaje, że fajnie byłoby coś takiego zrobić, najpierw wywiedzieć się, co trzeba, co można byłoby, co by mogło brzmieć, no nie? A później taką gitarę kupić stosunkowo najlepszą, na jaką nas stać. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale taka za 300 zł też będzie grała. No też będzie grała, też będzie git i też można przyjąć takie stanowisko, że bierzemy każdy shit, który nam wejdzie w ręce, byleby go mieć i na tym próbować. Oczywiście, że tak można zrobić. Ale ja uważam, że najlepszą, na jaką nas stać, to się dotyczy gitary, no też wzmacniacza, prawda, żeby był najlepszy, na jaki nas stać, żeby nawet troszeczkę wypytać się ludzi, dopytać się nawet, jak coś zasugerują droższego, to spróbować pozbierać te pieniążki, żeby coś takiego droższego kupić. To obserwuję, ta zasłonka jest bardzo fajna, nie? Coraz więcej filmów w różnych miejscach kręcę dla was, to jest bardzo takiego dziwnego. Takie z drugiej strony fajne też, nie? Ale ta zasłonka jest troszeczkę taka stary klimat. Ja sobie tutaj patrzę na ściągawkę, więc wiecie co. Teraz tak, kolejny, trzeci punkt. Wyznacz sobie czas.
Tutaj też chodzi o to, o właśnie takie bardziej takie podejście, które bardzo wielu osób też dołuje, bo na przykład tak, chciałbym już umieć grać, no nie? Odpalam pierwszy filmik, kupuję gitarę, już chcę cisnąć na gitarze i hello, czemu nic się nie dzieje, czemu nie umiem grać, no nie? I czemu mi nie wychodzi, jak oczywiste jest, kurde, że to trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, no nie? Czyli wyznacz sobie czas, nie na takiej zasadzie, że mam czas teraz 3 miesiące i jak się nie nauczę, to wyrzucę gitarę. Jakby bardziej przygotuj się na to, że musisz mieć pewien okres czasu, żeby te umiejętności zdobyć. Więc właśnie to jest pod tym względem według mnie bardzo ważne. No trzeba sobie wyznaczyć czas, wyznaczyć sobie sam jakby fakt, że miesiąc, jeden, drugi, trzeci, czwarty, prawda, rok i do jakichś efektów możemy dojść. No dużo ludzi się mnie pyta, kiedy coś tam, prawda, osiągnę. Kiedy tam jakieś umiejętności osiągnę, czy po pół roku będę umiał grać i tak dalej. To też trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli ktoś będzie grał co tydzień, albo raz w miesiącu przez pół roku, to nie za bardzo sobie osiągnie ten efekt, prawda? Więc tutaj z kolei teraz zabieramy się do kolejnego punktu, czyli musisz mieć harmonogram ćwiczeń. Bym zginął. Harmonogram ćwiczeń, no właśnie. Czyli ten harmonogram ćwiczeń jest bardzo ściśle związany z tym wyznaczeniem sobie czasu. Czyli ten harmonogram ćwiczeń to jest właśnie cała taka systematyka tego, co ćwiczymy. I tutaj to też nie jest tak, że powiedzmy, o, nauka paluszków. O, ja już sobie to zagrałem, ja już to umiem i właściwie nie muszę powtarzać. Oczywiście to jest duży błąd, bo to, że prawda, te paluszki sobie ktoś umie już zagrać, to wcale nie znaczy, że on ma sobie później je darować. To jest coś takiego w tym harmonogramie ćwiczeń. Na pewno zrobię jeszcze lekcję na ten temat, jak te harmonogramy mniej więcej układać, jak powinny wyglądać. Tu tylko mówię z grubsza. No właśnie, na początku rozgrzewka, później jakieś tam powiedzmy ćwiczenie pentatoniki, czy na początku w ogóle ćwiczenia, które są bardzo mechaniczne, które właściwie niekoniecznie musimy bardzo się skupiać na nich. Na zasadzie, a teraz który to był dźwięk? Tutaj był jakiś C, później D, później G, C, D, G, C, D, E, G, prawda? I ćwiczymy po dźwiękach. To nie, to jest już dalsza część takiego harmonogramu, takich ćwiczeń. Podstawowe to jest coś takiego, że sobie, prawda, bierzemy jakieś mechaniczne ćwiczenia, chociażby raz, dwa, trzy, cztery. To później jakieś takie konkretne kombinacje palców, później na przykład pentatonika, później granie solówek, granie z podkładem, rozwijanie nowych umiejętności, nowe jakieś takie techniki. To dobra, to będziemy i tak robili osobno. Ostatnia rzecz, którą bym bardzo Was zachęcił do tego, trochę to też ma związek z tym pierwszym punktem, ale ostatnia rzecz, inspiruj się idolami, czyli na takiej zasadzie, czyli to, co uwielbiacie, prawda, uwielbiasz słuchać jakąś tam, powiedzmy, Iron Maiden, to żeby się inspirować, nie na zasadzie zrzynać z nich numery, prawda, o jakiś tam... O, to jest mój numer, no nie? Tylko po prostu inspirować się, czyli otwierać umysł na idoli, czyli po prostu dla mnie to jest bardzo prosta zasada. To jest coś takiego, mamy jakąś godzinę wolnego, pół godziny jedziemy gdzieś busem, rowerem, samochodem, idziesz biegać czy coś takiego, włączasz sobie muzykę i najlepiej sobie włączać różne zespoły, najlepiej to tych idoli, których prawda lubimy, tylko żebyśmy też nie przesadzili w kółko słuchać na przykład Metaliki non-stop cały rok, no nie za bardzo, nie. Trzeba też właśnie, bo to otwarty umysł to jest to pierwsze, co mówiłem, słuchać różnych rzeczy, różnych motywów, a tutaj inspirowanie się idolami. Tutaj bardziej chodzi mi o to, że jeżeli coś chce grać, ja patrzę tak z siebie, ze swojego punktu widzenia, coś chce tworzyć i lubię jakiś klimat, to ja słucham tego, co lubię, prawda? Słucham po to, żeby no nie do końca, prawda, zrzynać, tak jak mówiłem, tylko to trudno mi to wyjaśnić, bo nieraz jest tak, że właśnie umysł trochę chłonia, gąbka te motywy i później wychodzą, wskutek tego słuchania, wychodzą z rąk rzeczy, które nie, że są podobne, nie, że są, prawda, zrzynaniem, tylko które są jakby zainspirowane tymi kapelami. Naprawdę, to naprawdę działa i ja Wam mówię, to jest zarąbista rzecz. Oczywiście rzadko kiedy wychodzi coś, co jest podobne czy wręcz identyczne jak słuchamy, prawda? Tam mi się może zdarzyło może raz
przeciągu od roku 98 to może raz mi się coś takiego zdarzyło, że coś było podobne do jakiegoś numeru, którego nie znałem. To było śmieszne jeszcze, że gdzieś na próbę poszliśmy i mówię im, no kurde, mam taki motyw, nie? A ktoś mi z kapeli mówi, kurde, to zupełnie brzmi jak motyw tam, coś tam, coś tam. Aczkolwiek i tak się ostatecznie okazało, że ten motyw w tym utworze, który ten kolej znał z zespołu, ten motyw inaczej brzmiał niż to, co ja, ale było podobne, na zasadzie zbliżone, ale to, czy widzicie, tworzy się coś zarąbistego, nawet się nie wie o tym, że coś takiego gdzieś ktoś wymyślił, nie? Więc tutaj z kolei miej otwarty umysł, czyli słuchać różnych, czyli ten punkt pierwszy, nie? Czyli słuchać różnych kapel, żeby mieć też obeznanie, jak inne kapele tworzą, jak tworzą frazy, jak tworzą solówki, jak tworzą całe kompozycje utworów. Intro długie, krótkie, 10 taktów, 2 takty, 1 takt, a może od razu, raz, dwa, trzy, cztery, jep, i prawda, gramy od razu kawałek. Dlatego to trzeba jak najwięcej kapel słuchać. Strasznie długo gadałem do was. Ale bardzo się cieszę, że znowu zacząłem kręcić i znowu będziemy razem działać. Tutaj moja mesa uruchomiona na klinie, patrzcie. Dobra, żegnam was, papatki. To ja, wasz kochany Wojtas, żegnamy.